Siema, tu siedzi Wahacz, a tu widzicie Fiata Tipo Hatchback w wersji wyposażeniowej Lounge skonfigurowanego za około 80 tysięcy złotych. Spędziłem z tym samochodem tydzień, przez ten czas nazbierałem o nim 20 spostrzeżeń, którymi teraz chcę się z Wami podzielić w teście wideo. Zatem startujemy! Testowego Fiata Tipo nie dostałem w żadnej wyróżniającej się stylistyką wersji. Oczywiście z poziomu wyposażenia wynika obecność paru elementów, które poprawiają aparycję tego samochodu, tak jak chociażby soczewkowe przednie światła, chromowane klamki czy aluminiowe felgi, no ale właśnie, te felgi mają 16 cali, więc nie jest to żadna ekstrawagancja. Na dworze, poza detalami, które wymieniłem, też nie ma żadnego pakietu stylistycznego, znanego na przykład z wersji S-Design. Srebrny lakier również go nie wyróżnia, czyli mamy tutaj do czynienia z niezłą, ale wciąż rozsądną wersją, co wcale nie przeszkadza temu, aby ten samochód prezentował się naprawdę przyjemnie dla oka, szczególnie z przodu. Tył hatchbacka moim zdaniem nie wygląda tak dobrze jak sedana, ale i tak Fiat Tipo jako całość zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie swoim wyglądem. Przednie światła Tipo po zmroku prezentują się dobrze i od środkowej wersji wyposażeniowej Easy montowane są w nich LED-owe paski do jazdy dziennej i są to jedyne diody obecne w tym samochodzie. Bo gdy popatrzymy na błotniki, to znajdziemy tam kierunkowskazy oparte o tradycyjne żarówki. Tak samo sytuacja wygląda z tyłu, zarówno w kwestii świateł pozycyjnych, jak i kierunkowskazów. Sprawia to, że Tipo nie wyróżnia się po zmroku jakoś wybitnie w porównaniu z samochodami, gdzie tych LEDów jest więcej, ale prezentuje się niczego sobie. Wnętrze Tipo nie jest tak designerskie jak Fiatów z rodziny 500, ale nie jest ono też przesadnie nudne za sprawą kilku rozwiązań stylistycznych, opływowych linii, które się tutaj znalazły. W testowanym egzemplarzu jest z kolei bardzo ciemno w tej kabinie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamówić ciemno-szarą tapicerkę z jaśniejszymi wstawkami bez żadnych dopłat. Górna część deski rozdzielczej wykonana została w tym samochodzie z miękkiego tworzywa, miłego w dotyku, o niepowalającej, ale przyzwoitej fakturze. Niższe partie kokpitu robią podobne wrażenie estetyczne, z tą różnicą, że są one już wykonane z twardego materiału. Jeśli chodzi o przyciski i przełączniki, to chociażby te na panelu klimatyzacji prezentują się dobrze, pokrętła mają gumowane pierścienie, co ułatwia korzystanie z nich. Te wszystkie inne przyciski na tym panelu, jak również przyciski znajdujące się trochę wyżej, są wykonane estetycznie. Na kierownicy znalazła się dobrej jakości skóra, to wszystko jest też wzorowo spasowane, nic nie stuka, nic nie trzeszczy podczas jazdy, więc generalnie pomimo tego, że o żadnych luksusach nie ma co tutaj mówić, to kupując Tipo nikt na sposób wykończenia jego wnętrza nie powinien narzekać. Nie powinien narzekać też na system inforozrywki Uconnect, ponieważ chociażby reakcja na dotyk jest z nim bardzo dobra, tak samo bardzo dobrze wypada jakość i szybkość ładowania się poszczególnych modułów. Modułów, które są klarownie rozlokowane na dole, jeśli wchodzimy o jakieś poszczególne menu, to są one też dobrze opisane, nie ma najmniejszych problemów, aby się połapać. Jeśli ktoś nie lubi dotyku, to ma też fizyczne pokrętło, które dubluje to, co można zrobić palcem dotykając ekran. Można sobie tutaj zatwierdzać, jeśli chcemy cofnąć się, to mamy przycisk dotykowy. Back, więc jest bardzo to wygodne. Po lewej stronie jest też pokrętło do sterowania głośnością, więc z tego systemu na co dzień korzysta się bardzo intuicyjnie. Na kierownicy po lewej stronie znalazły się przyciski odpowiedzialne za sterowanie telefonem oraz komputerem pokładowym między zegarami, który wyświetla całkiem sporo informacji, jak chociażby temperaturę oleju czy poziom naładowania akumulatora, i nawiguje się po tym komputerze w sposób klasyczny, to znaczy po modułach chodzi się przyciskami góra-dół, a lewo-prawo można sobie nawigować po zawartości poszczególnych modułów. Po prawej stronie kierownicy znalazły się przyciski do sterowania tempomatem, a za kierownicą znalazły się przyciski do sterowania audio. Jest to dosyć niestandardowe rozwiązanie. Tutaj mamy głośność, po drugiej stronie mamy wybór piosenek. Na pierwszy rzut oka wydaje się to trochę przekombinowane, ale gdy się jeździ i korzysta z tego, to okazuje się, że te przyciski są idealnie pod ręką. Właściwie trzeba wykonać minimalny ruch, trzymając rękę na kierownicy, aby z niej skorzystać, więc jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Jeszcze jednym niestandardowym rozwiązaniem w Tipo jest pięciokrotne piknięcie kierunkowskazów po lekkim dotknięciu manetki. Osobiście jestem większym fanem trzykrotnego, stosowanego przez innych producentów, ponieważ podczas większości manewrów te dwa dodatkowe piknięcia są po prostu zbędne.
Przyznam, że w Tipo nie spodziewałem się znaleźć żadnego dekoracyjnego źródła światła, a jednak jedna tego typu lampka się tutaj znalazła i oświetla ona przestrzeń za dźwignią zmiany biegów. Poza tym przyciski i przełączniki podświetlone zostały na pomarańczowo z domieszką białego koloru, który znajduje się wokół ekranu dotykowego, jak również na zegarach. Buduje to w kabinie może nie jakiś wybitny klimat, który zapada w pamięci na lata, ale przyjemny i solidny, co warte podkreślenia i co nie jest standardem. W tej klasie wszystkie przyciski i przełączniki w kabinie doczekały się swojego źródła światła, również sterowniki szyb i lusterek w drzwiach. Pod maską w testowanym egzemplarzu Tipo znalazł się benzynowy silnik 1.4 T-Jet o mocy 120 koni mechanicznych, który do setki przyspiesza w czasie 9,6 sekundy, więc na jakieś ponadprzeciętne emocje towarzyszące zwiększaniu prędkości nie ma co w nim liczyć, ale podczas normalnej jazdy w mieście czy na trasie silnik dobrze radzi sobie z rozpędzaniem tego samochodu, zwłaszcza jeśli trzymamy go na obrotach w okolicach 2500 lub wyższych, bo wtedy osiąga on maksymalny moment obrotowy wynoszący 215. W niższych partiach jego ochota do przyspieszania jest trochę mniejsza, ale nie ma tutaj mowy o jakiejś turbodziurze, więc przy 2000 obrotów na minutę albo trochę poniżej spokojnie można jeździć, tym bardziej, że 1.4 T-Jet ma dobrą kulturę pracy i nie wpada wtedy w żadne wibracje. Przy wyższych prędkościach obrotowych jest on jednak słyszalny, co doskwierać może głównie na autostradzie, bo przy 140 km na godzinę jadąc na najwyższym biegu silnik trzyma 3500 obrotów, co jest sporą wartością, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w testowanym Tipo najwyższym biegiem jest szóstka. Szkoda, bo samochód jest naprawdę nieźle wyciszony, gdy jedzie się z większymi prędkościami, a trzymany na wysokich obrotach silnik pogarsza wrażenia akustyczne np. na autostradzie, bo jest wtedy cały czas wyraźnie słyszalny. Poza za krótkim stopniowaniem szóstego biegu do skrzyni nie mam zastrzeżeń, ponieważ ma świetnie leżącą w dłoni dźwignię, jest odpowiednio precyzyjna i ma też może nie jakiś przesadnie krótki, ale też nie za długi skok lewarka, więc w codziennej jeździe radzi sobie bardzo dobrze. Podróżując po mieście przydaje się też mechanizm, który podczas odpuszczania sprzęgła automatycznie lekko dodaje gazu, dzięki czemu szanse na szarpnięcia w trakcie ruszania albo zmiany biegów są minimalizowane i faktycznie to działa, bo nawet nie przykładając się zbytnio do operowania pedałem gazu i sprzęgła, w Tipo biegi zmienia się płynnie. T-Jet to bardzo fajna jednostka, ale nie powala ona w kwestii spalania w mieście, ponieważ kilkanaście kilometrów przejechanych po centralnych częściach Warszawy w poniedziałek około godziny 12.30 przełożyło się na spalanie równe 8,7 litra, a w godzinach szczytu spokojnie ten wynik może wzrosnąć do 10 litrów. Na trasie jest trochę lepiej, bo przy 90 km na godzinę na liczniku komputer pokazuje 5,5 litra, przy 120 km na godzinę jest to około 6,5 litra, a autostradowe 140 km na godzinę przekłada się na zużycie paliwa oscylujące wokół 8-8,5 litra. Kierownica Tipo przy niskich prędkościach stawia nadspodziewanie duży opór, który trochę maleje wraz ze wzrostem prędkości, co mnie osobiście zaskoczyło, bo zazwyczaj w samochodach sytuacja wygląda odwrotnie i im szybciej jedziemy, tym opór jest większy. Tipo posiada jednak aktywowany przyciskiem na desce rozdzielczej tryb City, który sprawia, że kierownica zaczyna pracować bardzo lekko bez względu na prędkość, więc jeśli opór jest za duży, to wciskamy przycisk i problem znika. Przy wyższych prędkościach samochód przez trochę lżej pracującą kierownicę nie zachowuje się jednak niestabilnie, bo czułość układu kierowniczego jest odpowiednio dobrana, a precyzja też stoi w Tipo na przyzwoitym poziomie. Zawieszenie Tipo zestrojone jest w sposób komfortowy i dobrze radzi sobie z nierównościami na drodze, szczególnie jeśli chodzi o przenoszenie drgań do kabiny, bo je tłumią skutecznie amortyzatory w połączeniu z 16-calowymi felgami, na których znalazły się dosyć grube opony. Trochę gorzej wypada kwestia akustyczna podczas jazdy po dziurach, bo słychać wtedy, jak pracuje zawieszenie, ale nie jest to generalnie poziom, który mógłby przeszkadzać. Pozytywny obraz zawiasu Tipo dopełnia fakt, że pomimo dosyć miękkiej charakterystyki samochód mało wychyla się w zakrętach. Lusterka boczne w Tipo mają wystarczające gabaryty jak na ten samochód. Podobnie sytuacja wygląda z przednią szybą, przez którą widać śladowe ilości maski, co w połączeniu z tym, że ta maska nie jest przesadnie długa, sprawia, że wyczucie samochodu do przodu do najtrudniejszych nie należy. Z widocznością na boki też jest ok, ponieważ szyby mają regularne kształty i też pokaźne rozmiary. Z tyłu jest najgorzej, ponieważ tylna szyba jest zarówno wysoko poprowadzona, jak i niezbyt duża, więc elektroniczni asystenci parkowania się przydają. W testowanym egzemplarzu była to kamera co o średniej jakości oraz współpracujące z nią czujniki parkowania.
Teraz czas na weryfikację manewrowalności w prawdziwym świecie, czyli w garażu wahacza. Podczas pokonywania dwóch ciasnych lewych zakrętów największym wyzwaniem jest odpowiednie złożenie się w nie, ponieważ Tipo ma przeciętny promień skrętu, ale ponieważ nie jest też zbyt duże pod względem gabarytów, to nie jest to jakiś wielki problem. Druga część próby to wjazd tyłem w miejsce postojowe wahacza. Odpowiednie wyczucie tego, gdzie znajdują się przeszkody w postaci filaru i ściany ułatwiają lusterka, które tak jak mówiłem mają adekwatne rozmiary do tego samochodu. Czujniki parkowania zapiszczały, ale w Tipo generalnie nie są one przewrażliwione, więc dobrze spełniają swoje zadanie. Jeszcze rzut okiem przez tylną szybę w takich warunkach spojrzenie na kamerę nawet nie jest potrzebne i gotowe. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam jeszcze taki okazały zapas przestrzeni. Gdybym był bardzo wysoki i go nie miał, to osoby siedzące przede mną mogłyby trochę odczuwać moje kolana za sprawą miękkich i niezbyt grubych oparć przednich foteli. Nad głową ilość miejsca, którą mam jeszcze do dyspozycji wynosi tyle, czyli jest ok. A gdybym siedział w Tipo centralnie, to moje nogi nie narzekałyby na niezbyt wystający tunel środkowy. Bagażnik Tipo w wersji hatchback ma pojemność 440 litrów i bardzo regularne kształty. Z praktycznych dodatków znajdziemy w nim uchwyty na torby z zakupami po obu stronach, gniazdo 12-woltowe, a pod podłogą znalazło się miejsce na zestaw naprawczy. Cennik Tipo w nadwoziu hatchback startuje od 55 tysięcy złotych za bazową wersję POP z równie bazowym silnikiem 1.4 95 koni i za tę cenę dostajemy m.in. komplet poduszek powietrznych, kilka systemów bezpieczeństwa o 3-literowych skrótach, manualną klimatyzację, centralny zamek, elektrykę, szyb z przodu czy lusterek. Wersja Lounge z tą samą bazową benzyną kosztuje od 65 tysięcy złotych i tutaj dostajemy chociażby aluminiowe felgi, skórę na kierownicy, automatyczną klimatyzację, radio z Bluetooth i 7-calowym ekranem, czy tempomat, czyli właściwie wszystko, co trzeba do wygodnej jazdy. W testówce ekstra zamontowani zostali asystenci parkowania, nawigacja czy czujniki deszczu i zmierzchu, co w połączeniu z 1.4 T-Jet pod maską dało finalnie cenę 80 500 zł. Na moment nagrywania tego testu na wszystkie wersje Fiat udziela rabatu w wysokości 3100 zł, w podanych wcześniej cenach go nie uwzględniłem. Tipo to nie jest samochód, który chwyta za serce i nie wywołuje on ogromnych emocji, ale jest za to wyjątkowo solidny i daje radę właściwie na każdym polu, przy okazji trzymając swoją cenę na atrakcyjnym poziomie. Oczywiście testówka od wyjściowych 55 tysięcy złotych jest znacząco droższa, ale w jej przypadku mówimy już o naprawdę dobrze wyposażonym egzemplarzu, a rezygnując z kilku dodatków albo stawiając na bardziej miejski silnik, chociażby te na mocy 95 koni, można sporo zejść z tej ceny, dostosować ją pod swoje możliwości i wyjechać z salonu zupełnie nowym samochodem z gwarancją. Oczywiście droższe, wyżej pozycjonowane auta zaoferują więcej bajerów, ale przyznam, że przez tydzień spędzony z Tipo nie czułem, aby mi w nim czegokolwiek tak realnie brakowało. I to wszystko, co przygotowałem o Tipo. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, to zachęcam do dania mu łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś nie ma, to zachęcam też do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!